wiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Ty jesteś z Rytymoto? Ty jesteś z Rytymoto. A jak masz na imię? Patryk. Patryk. A to jest Maciek Kaskader z kanału z Rytymoto. Aha. Patryk też. Nie, Maciek. Maciek. Maciek Kaskader. Maciek Kaskader. Jak masz coś, czego byś nie zrobił, to on to zrobi. Nie, na motocyklu. Chodź jeszcze tam na chwilę, podjedziemy na górkę, tam dwóch widzów jest i wiesz, oni nigdy nie podjeżdżali, może byś im pokazał, jak podjeżdżać, co? I pojedziemy tam, okej? Okay? A nie wiem. Ile podpisów masz? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z Rytymoto jest. I projekt przyjedzie zaraz. No? Ścigaczem. A mi już się zaczęło nudzić, tam się chłopacy zawinęli na kładach i niedługo też chciałem jechać. No ja do 15. No nie ma ich. Tych, nie ma tych chłopaków. Nie ma ich, to możemy jechać. Pisar oszczędza tego buta. Na Patryka. Pustkę wsiada. Dajesz mu.
walczy trochę. Jak w Rzymie normalnie. Źle wykombinował.
horn. Dzięki bokiem. Najlepszego, staruszku. O, dziękuję. Oby moc była z tobą. Ale szacunek. Dzięki. Nie, bo ty głupiejesz tutaj bokami jakoś. Nie, to następnym razem. Jakby, wiesz, bo jeszcze nie obdrapałem jej nawet, wiesz? Aż szkoda. Na drugi raz. Nie dałem cienkiemu. Mówiłem, że nie dam nikomu. Gdzie nowy motocykl mi wytrze między krzakami? Jeszcze folie wszędzie mam. Właśnie odpadają. A, to ja chowam. O, już schowane. A tamto by tak szło, tylko ta zębatka. A jaka tam jest? Nie, przeskakuje łańcuch na zębatkę. A. I pod większym obciążeniem, nie kręcikowym, tylko samym łańcuchem, nie? Nie no, kółko się zrobiło tylko. Jak jestem na górze i już mocniej się kopię, to... No, już tak... Co robiłeś cienki, że mu popsułeś motor? Nie, to nie, to jest proces długotrwały, eksploatacji motocykla. To jest i... piątka i odcina, to jest to właśnie pod górę. Trochę no. Piachu. Nie, no. No ja tak cały czas jeżdżę, zobaczcie. No, ładny był, no ale cóż. No. Ładny był ten Husqvarna, nie? Oj, tu będzie, zostawimy ją tu gdzieś do Żyda, no, to jest ta FE, nie? Tak. Nie, zębatka z przodu 30 zł, więc nie. To dobrze, że się oferujesz, kurwa. Słuchaj, takie pytanie zadał widz mi. O naprawie łańcucha, że będzie lepiej. Naprawa łańcucha, żeby przemalować bok łańcucha cały farbą. Jak to naprawa łańcucha? No będzie lepszy, nie? Pędzelkiem. Jedynka i pędzelek. Szybszy wtedy jest, no. Szybszy? No. Czerwony jak będzie, to już w ogóle. Z napisem R. R. Dokładnie. Ale co, żałujesz, że mu dałeś motor? Nie, no co ty, już ja się z tym liczyłem, jak tu przyjechałem. Tak? No, bo tutaj już nie było... Ja się cieszę, że i tak ona wytrzymała jeszcze do tego wyjazdu. W ogóle zapomniałem o niej, ja tylko weekendami jeżdżę tak naprawdę. Aha. Także pisarki... Tam od 40 groszy. Ale ty tych zębatek to już tu nie masz. To co ty mu dałeś? Taki zryty moto? Zryty moto dał ci zryty moto. Zryta zębatka. Ty to zobacz, z jechanym masz tam zębatkę. No ale zobacz, normalnie, z przodu jaka jest. Z przodu. A ty z przodu to nie masz w ogóle zębatki, no. Chłopie. Taki motocykl dałeś, to wstyd normalnie. Ty to jeszcze powinieneś kasę. Może, no dobra, robimy dramę, to trochę tu. Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.